Od 2011 roku Zespół Szkół Specjalnych nr 102 organizuje integracyjny przegląd twórczości folklorystycznej. Adresatami imprezy są dzieci i młodzież z Wielkopolski, zarówno z placówek specjalnych, jak i ogólnodostępnych. Jak sama nazwa wskazuje, to jest przegląd integracyjny. To jest okazja, żeby spotkać się, żeby pobyć razem, żeby poznać kulturę też innych narodów, żeby pokazać to, co jest istotne dla kogo. Myślę, że też takie inicjatywy uczą tolerancji, a jednocześnie są takim powodem do przeżywania rzeczywiście fantastycznych wrażeń estetycznych. Poprzez tego typu imprezy 102 realizuje szeroko pojętą ideę integracji ze środowiskiem zewnętrznym, oczywiście na płaszczyźnie artystycznej. Integracja jest takim naszym naczelnym hasłem. Staramy się, żeby nasze dzieci były współuczestnikami naszego życia publicznego, naszego życia kulturalnego. Chcemy pokazać, że one funkcjonują rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie, szczególnie w tych sferach właśnie artystycznych. Nie odbiegamy, jak zresztą na pewno się tutaj po raz kolejny, tym razem po raz siódmy przekonamy, że nasze dzieci nie odbiegają swoim talentem artystycznym od swoich kolegów, koleżanek. No i zmierzą się też z profesjonalistami. W tym roku tematem przewodnim było hasło Od samby do walca przez świat w rytm tańca. Zaproszenie do udziału w przeglądzie przyjęło 12 szkół. To są nie tylko szkoły specjalne, ale też szkoły integracyjne i uczniowie, gimnazjaliści, licealiści z innych szkół masowych i z miasta Poznania i z województwa wielkopolskiego. Także będą szkoła 101, 102, 105, 106, 7, ośrodek szkolno-wychowawczy z Pleszewa, szkoła podstawowa z Kicina, liceum nr 8 i szkoła muzyczna drugiego stopnia. Będziemy podróżować przez cały świat, także będą tańce hiszpańskie, kubańskie, afrykańskie i także na przykład taniec chiński. Każde dziecko potrzebuje sukcesu, potrzebuje ruchu i właśnie scena tutaj w tym kinie Apollo jest takim miejscem, gdzie mogą pokazać swoje talenty i umiejętności i zintegrować się dzieci szkół specjalnych z uczniami innych szkół miasta Poznania. Wśród zaproszonych na przegląd placówek znalazła się szkoła podstawowa z podpoznańskiego Kicina. Jaki taniec przygotowałyście? Taniec tarantella. Jak długo przygotowywałyście się do tego dzisiejszego wystąpienia? Ponad tydzień. Było trudno? Tak, trochę tak. Jak wygląda ten taniec? Bo nazwa brzmi tajemniczo. No, wymachujemy nogami, biegamy w miejscu i później w ręce klaszczemy. Wy cieszycie się z tego, że tutaj właśnie będziecie mogli zaprezentować swoje umiejętności? Tak. Co wam daje udział w takich właśnie spotkaniach z dziećmi niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi? Myślicie, że to jest dobre połączenie, właśnie taka wspólna impreza integracyjna, artystyczna? Tak, właśnie to jest bardzo fajne, że możemy też zobaczyć, jak inne dzieci to robią. Oczywiście na scenie nie mogło zabraknąć uczniów Szkoły Specjalnej nr 102, którzy zaprezentowali taniec afrykański. Z młodymi artystami udało nam się porozmawiać jeszcze przed występem. Przygotowaliśmy się dzielnie przez 2,5 miesiąca od września. Dzieci bardzo dużo ćwiczyły i mam nadzieję, że dzisiaj będzie to zwieńczone wielkim sukcesem. Jaki taniec przygotowały? Jaki taniec przygotowaliśmy? Afrykański! A denerwujecie się przed występem, czy nie? Nie! Jesteście przygotowani i cieszycie się? Tak! Tak!
Zakręceni jak wasze włosy na głowie. Niebe, to jest panenka. Peruka. Super, to życzę wam udanego występu, tak? Trzymamy kciuki za was. Do zobaczenia na scenie. Jak na przegląd integracyjny przystało, na scenie pojawili się również uczniowie wspomnianej wcześniej szkoły muzycznej drugiego stopnia. Wspaniały pokaz przygotowali także uczniowie szkoły specjalnej numer 101. Dziewczyny, jaki taniec dzisiaj zaprezentujesz? Chiński. Skąd te piękne stroje? Zespół szkół numer 101. Kto przygotowywał wam te kreacje? Pani Hania. Są cudowne, naprawdę. Wyglądacie przepięknie, słuchajcie, i fryzury, i kwiaty. A jak długo przygotowywałyście ten taniec? Jak długo ćwiczyłyście? Od września. No, to jesteście chyba nieźle wyćwiczone, co? Tak, bardzo. Kontuzje. Czyli intensywne ćwiczenia. A powiedzcie mi, trudno było nauczyć się wszystkich kroków? Czy one były jakieś skomplikowane? Nie. Cudowne kroki, naprawdę. A denerwujecie się przed dzisiejszym występem? Podczas trwającego ponad 2 godziny przeglądu można było doświadczyć wspaniałych przeżyć. Było zarówno radośnie i poważnie, wzruszająco i refleksyjnie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy udanych prezentacji i już odliczamy czas do przyszłorocznej edycji imprezy. Do zobaczenia.